koniec było już raczej wesoło, mimo czasami ciężkich wpadek, które zdarzały się dookoła, ale w centrum, gdzie siedziałem ja i dziadek, w mieszkaniu, a nie w więzieniu, było całkiem szczęśliwie i czytałem sobie Horacego, ale i Kochowskiego. Przy rybach pijaj wino, kanon w medycynie, żywe w wodzie pływać chcą, a nie żywe w winie. Nawet w takim, które nie było ani wytrawne, ani słodkie, tylko takie PRL-owskie, jakie się dostało. Impreza z czasów heroicznych. Impreza nasza odbywa się zawsze na trzecim piętrze. Przy miłej herbatce zapada w pamięć na wylot wierci to, co szlachetne, wolne od śmierci. Dookoła stołu siadamy, a z nami przystojne damy. Stół mały obrus, talerze i szklanki, chleb i masełko, czajniczki i dzbanki, róże i lilie, fiołki, lwie paszcze, ryte w diamencie i alabastrze, bloki się błyszczą w oddali i słońce w oknach się pali. Ja nie wspominam, to byłoby rzewne, lecz widzę to, co prawdziwe i pewne. Ser pachnie, skrzą się w oliwie rybki, okładam sypiąc pietruszką skipki. I wino widzę w tym winie, ryby chcą pływać jedynie. A towarzystwo w tym właśnie momencie jest w zachwyceniu przejęte zawzięcie. Wszystkim siedzącym konserwatystom, damom, artystom i progresistom okrzyk się z piersi dobywa. Nostra Respublika, vivat! Wznosimy głowy i hardzi i dumni, sic transit gloria sovietici mundi. Oto momenty umiłowane, komuna w kanał, wino do szklanek. Jutro się może coś zacznie, daj Boże zawsze jeść smacznie. Impreza nasza odbywa się zawsze na trzecim piętrze przy miłej herbatce. Zapada w pamięć nowy lot wierci, to co szlachetne, wolne od śmierci. Dokoła stołu siadamy, a z nami przystojne damy.